Krzysztof Andrzejenko, Piotr Kowalewski na razie idą równo, chociaż teraz Krzysztof wychodzi na prowadzenie. Krzysztof Andrzejenko kończy jedną odległość. Bardzo dobrze sobie poradził. Piotr Kowalewski również. Zobaczymy, za moment będzie wszystko wiadomo, kto w tej parze okaże się lepszy w tej konkurencji. Krzysztof Kowalewski przyspieszył. Piotr Kowalewski przyspieszył, Krzysztof Andrzejenko radzi sobie dobrze, ale jednak zwolnił tutaj na tych ostatnich metrach. Krzysztof Andrzejenko jeszcze nie ukończył. Piotr Kowalewski ukończył już konkurencję. Jeszcze dosłownie kilkadziesiąt centymetrów i jest. Okej. Okay.